Witajcie! Tak jak mówiłem, zabieram się za wymianę licznika. Tu jest linka. Jeszcze ze starych zapasów PRL-u. Ja Wam ją chyba kiedyś pokazywałem. Tu jest jeszcze karteczka. Zobaczcie, jaka data. Luty 90 rok. Jak dla mnie niezbyt stara. Ale jak dla Was, kto wie. No i tak. Tu ją zaraz odkręcimy stąd. Widzicie? Przeciągniemy ją tu, ale jeszcze zanim to ten zegar trzeba zdjąć, a ten drugi zegar. To jest tutaj. I zaraz go też będziemy wymieniali. Więc zobaczymy, czy będzie działać. No ja bym bardzo chciał, żeby działało. Ale czy się uda? Tego nie wiem. Gdzie to jest? Pójdzie tu ręcznie, jest dobrze. Bo czasami ktoś jak dokręca, to jakimś kluczem albo czymś, a to nie ma sensu na klucze przykręcać. Ale tam w ogóle linki nie ma w środku. To miejmy nadzieję, że to jest dobre. To jest ten napęd właśnie. O! Gdzie ona idzie jeszcze tu? I tędy. I tam ją trzeba też od licznika. Też poszło palcami. Jest fajnie. Jest dobrze. O! O! O to to. I żeby to się jakoś tu przedostało. O. Dobra, mamy linkę starą wyłączoną. Możemy zakładać nową. Wiecie co, chyba się trzeba zaopatrzyć w taki na pierśnik, żeby założyć sobie na klatkę piersiową kamerę, takie szelki. I wtedy ten. Ale zanim jeszcze tą linkę założymy, to zajmiemy się wyciąganiem licznika. No, licznik już wyjęty. Tutaj muszę jeszcze znaleźć, słuchajcie, bo tak, to jest kabel, który był przykręcony do śruby. Tutaj do tej. Czyli wygląda na to, że to był masowy. A tu jeszcze jest jeden. Taki bezpański, niebieski. Niebieski? Nie, czarny. I domyślam się, że on ma pójść tutaj na pod tą kontrolkę do podświetlenia. Tutaj ta kontrolka jest. Ale tu jest trochę inaczej rozwiązane, bo tu jest jakaś blaszka. Może to jest to. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Będziemy zakładać ten zegar, ale jeszcze zanim, to może przełożę najpierw linkę. To Wam pokażę, jak już ją przyłożyłem. No, słuchajcie, zegar wymieniony, ale jeszcze, jak się okazało, działał nie będzie, ponieważ jedna strona tej linki, gwintu z tej linki pasuje, ale druga nie, więc będę musiał po prostu pojechać po linkę tą, co trzeba i kupić. Mam nadzieję, że jakiś trafię jakąś dobrej klasy linkę. Ta musi być od czegoś innego, od żuka, od nysy, nie wiem. Ale przy okazji, słuchajcie, jak jechałem, zobaczyłem, że tu nie ma śruby. Ani z tej strony, ani z tej. Natomiast poduszka jeszcze widać została i teraz będę musiał to wkręcić. Tutaj poduszkę taką znalazłem, jeszcze jedną, ale zaraz się ją dopasuję tutaj. Tu mam śruby, tu podkładki, te nakrętki to nie, bo to będą 17, a to muszą być 13, czyli nakrętki dziesiątki, ale podkładki fajne, duże. To powinno być, że tak powiem, git. O, tutaj tędy przełożę i zaraz to wszystko będzie zrobione jak trzeba. No, słuchajcie, miałem pomocnika założone. Teraz się już nie telepię. Bardzo fajnie. Obie śrubki tutaj przykręcone z podkładkami, a tam jeszcze pokażę Wam. O, z
skontrowane. One już się tutaj nie odkręcą, mam nadzieję. No bo na tych pewnie to wszystko mi wyleciało, jak orkanowałem. Tam było trochę tego telepania. Tu jeszcze jakąś kłódkę by się przydało, żeby to się nie otwierało po drodze. Albo jakiś kluczyk czy coś. No i ten, aha, tu jeszcze widzicie z tego licznika starego. Ta linka niestety się nie nadaje. No i co? I muszę kupić tą. Ja tutaj teraz nie będę tego zakładał, tej linki, ale muszę kupić linkę tą, co trzeba. I jeszcze słuchajcie, co jest tutaj. Nie wiem czemu, ale widzicie? Nie cieknie mi z chłodnicy. Czyżby była pusta? Silnik się nie zagrzał, złapał temperaturę dobrą. Odpatrzyłem od środka, pokażę wam jeszcze. Chłodnica zimna, w środku pusto i nie wiem czemu, ale to może przy takich wysokich obrotach ta woda gdzieś ucieka. Co myślicie? Bo ja nie wiem, co o tym myśleć autentycznie. W każdym razie teraz tak, odpalę traktor. Oż ty. To się i tak wypnie, widzę, więc trzeba to będzie zmienić. W każdym razie odpalę traktor. Czy z traktora, czy z kompresora napompować to koło? Zobaczcie. Bo tu jest niebezpieczne to z tym pompowaniem, dlatego że tu są te obręcze. Widzę, że ona siedzi w tej feldze, jest dobrze, ale mimo to trzeba bardzo ostrożnie to pompować. I może rzeczywiście to wezmę z kompresora. Zaraz zobaczę. No i jeszcze to tutaj też taki trochę kapciowaty jest. Dopompuję. O, tu są graty, widzicie, przód do zetora. Te dwa kręgi, tu płyta podkręga. Tu jeszcze widły tam, jak się koło zamachowe. No takich parę duperelek muszę tam zawieść. I to wtedy będę miał już zrobione. Wobec tego idę po kompresor. Kompresor łazi, bierzemy teraz tego, o, ale muszę jeszcze założyć tą przedłużkę, bo tutaj mam taką, chyba nie sięgnie. Patrz, jakie to, wiecie co, bo to jest tak, trochę się spieszę, dlatego że ja nie obrabiam filmów. Jak widzicie, te moje filmy wszystkie są prawdziwe, nie sztuczne, nie robione, tylko tak jak człowiek sobie radzi ze wszystkim, tak sobie radzi i tu. Teraz jeszcze zmienimy, o, ten pistolet, dobre. To zawsze parę metrów kabla więcej. Dobra, idziemy. Ciekawe, czy to sięgnie. Fajnie by było. Fajnie by było, teraz jeszcze trzeba to, tylko to dobrze naciągnąć, a jeszcze tu. O. No i ciekawe. Trochę się boję, powiem wam, pompować, bo się naoglądałem tych filmików, jak ludzie właśnie na wulkanizacji robili te właśnie. Tego robili, mówię, pompowali. Tam się takie rzeczy nieciekawe działy.
tutaj widzicie, muszę to podciąć, ale jedną ręką to jest trochę kijowo. Dobra, nie będę tego filmował, bo mam dwie ręce potrzebne. No i słuchajcie, wentyl chyba poszedł i ja tego tutaj nie zrobię. Muszę pojechać po wentyl nowy, bo inaczej to nie napompuję i nie przejadę tego kawałka nawet. A to jest kiszka. Także niestety tu się chyba to nie uda. Próbuję to odkręcić jeszcze tym. Nie. Nie chcę się dać odkręcić nawet. A żeby zakręcić kapturek. O. Teraz już nie cieknie. Nie syczy. Dziwne. Spróbuję jeszcze raz. No, słuchajcie. Jest już przyczepka podpięta. Jakiś artysta jedzie. Przyczepka podpięta. Jakoś mi się udało to samemu zrobić. Jak? Nie mam pojęcia, ale najważniejsze, że się udało. Koło napompowane. Słuchajcie, ten wentylek. To było to koło, no. I on, słuchajcie, jak go tak pstryknąć, to się nie rusza, bo może tam po prostu coś się dzieje. Ale koło tak, dopompowałem na 1,5 atmosfery, wygląda całkiem nieźle. Jedno jest tam dosyć, tamto przednie lewe jest mocno napompowane. Nie wiem, słuchajcie, no stare opony. Trudno tak się zorientować, czy to dobre ciśnienie, czy nie za dużo, żeby nie rozsadziło. No. Ale tak pojadę. Godzina trochę późna, żebym tylko zdążył. To byłoby fajnie. Ale zestaw gotowy. Licznik, no wymieniony, nie działa. Niestety jutro też tego nie zrobię, ale w poniedziałek chociaż muszę podzwonić, bo teraz też te sklepy zamykają i sam nie wiem co te. Najważniejsze, że już jest w komplecie Ursus, proszę bardzo. Dwie sztuki. O. Wygląda bardzo ładnie. Także w sumie mogę siadać na koń. Nikita, co? Ekstra. Kurde, ale się stęskniłem, mówię wam, za tymi robotami rolnymi. Jest przyczepka, jest traktor. No co, że taka stara ruina. Działa? Działa i to się liczy. Także jadę i tyle. No i jadę zestawem. Muszę tylko uważać, żeby tam mi nic nie spadło. Koła napompowane wyglądają całkiem nieźle. Chociaż na pewno za mało powietrza, bo 1,5 atmosfery na takie koła to trochę mało. Ale mówię, ponieważ stare opony są, to trochę się bałem, żeby mi nie strzeliła. No i cieszę się, że udało mi się jeszcze dzisiaj ten temat ogarnąć, czyli wrócić z powrotem na pole. A powiem wam tak szczerze, że to dzięki wam, bo jesteście dla mnie w tej sytuacji ogromną motywacją. Wiem, że oglądacie, że śledzicie moje losy, poczynania, nie tylko rolnicze, za co wam bardzo dziękuję. No i tak sobie myślę, mówię, Marek, absolutnie musisz jechać tą przyczepą z powrotem, bo będą wszyscy chcieli zobaczyć, czy się udało. No nie do końca się tylko udało z licznikiem, ale przynajmniej założony. No i oczywiście linka, nie wiem, czy kupię linkę, bo tak jak powiedziałem, sklepy pozamykane, te kręgi, cholera, latają, a zwłaszcza ten tylny. No i muszę ostrożnie. Ale dam radę. No i w każdym razie zamówię przez internet.
internet, zobaczymy, jeżeli sklepienie czynne. Dzisiaj już trochę późno, nie wiem, jak do domu wrócę po lato, czy zdążę jeszcze zadzwonić do sklepu. Ale jeżeli zdążę i mają czynne, no to sprawa załatwiona, jutro rano do sklepu polinkę. A tymczasem taki zachód słońca powoli się robi, czyli chyba już jest po 15, nie jestem pewny. Ale jadę. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, bo mówię, dzięki temu zasięg kanału jest ogromny, a przynajmniej zwiększa się troszeczkę, bo ogromny to przesadziłem. Ogromny to tam ma Jarek Ogarek i inni. Ja to dopiero tam startuję. Ale ponieważ bateria mi się powoli kończy, to dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!